Na ostatniej prostej w wyborczym wyścigu Czesław Renkiewicz odniósł się do informacji podawanych przez Grzegorza Mackiewicza dotyczących zadłużenia miasta, budżetu inwestycyjnego i wydatków na inwestycje oświatowe. Wybraliśmy drogę właśnie konferencji prasowej. I od tego miejsca padały głównie liczby. Tych zadań dotyczących właśnie oświaty i opieki nad dzieckiem jest bardzo dużo. Renkiewicz wskazał 12 inwestycji na łączną wartość ponad 26 milionów złotych. Tutaj jest i termomodernizacja szkół, wyposażenie przedszkoli w place zabaw, między innymi zaplecze takie stanowiące zaplecze sanitarno-oświatowe w zespole szkół numer 6, czyli na ulicy Sikorskiego. No i oczywiście tutaj modernizacja zaplecze właśnie w hali sportowej w zespole szkół numer 6, ale również są inne zadania dotyczące przygotowania między innymi rozbudowy szkoły podstawowej numer 4, bo trzeba zanim się to uczyni opracować dokumentację techniczną, projekt i są pieniądze przewidziane na ten cel. Są również środki przewidziane na przygotowanie dokumentacji, adaptacji budynku przy Kościuszki 6. Kolejne zestawienia przedstawione przez Czesława Renkiewicza również przeczą tezom stawianym przez kontrkandydata. W budżecie Suwałk są środki inwestycyjne w postaci nadwyżki budżetowej, twierdzi Renkiewicz i kładzie na stół kolejne dane. Druga nieprawda, kłamstwo, to jest dochody budżetowe wystarczające tylko na bieżące utrzymanie miasta, inwestycje z kredytów i dotacji. No i popatrzmy, jak to wygląda. Szanowni Państwo, dochody budżetowe składają się z dochodów bieżących i tak zwanych dochodów majątkowych. Tak samo i wydatki mamy. Mamy wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi to jest tak zwana nadwyżka operacyjna. I ta nadwyżka operacyjna wynosi tutaj, ile Państwo widzicie, w tym roku plan jest według stanu na 30 września bieżącego roku 24 miliony ponad złotych. Czesław Renkiewicz odniósł się także do twierdzeń Mackiewicza dotyczących roli pieniędzy na realizację programu 500+ w ocenie zdolności kredytowej naszego miasta. Widzimy, że w 2017 roku one były 45 milionów, teraz według stanu na koniec września 41, ale pewnie ta kwota wzrośnie o 2-3 miliony, bo zawsze później ona jest uzupełniana środkami z budżetu państwa, jeżeli jest potrzeba wypłacenia właśnie wyższych kwot na ten program 500+. Łączne dochody mamy takie i gdy odejmiemy od tych łącznych dochodów naszego budżetu 41 milionów, czyli dotacje na program 500+, to te dochody mamy takie. Stan zadłużenia na 30 września naszego miasta wynosi 136 938 748 zł. Obliczyliśmy również dług przypadający na głowę statystycznego mieszkańca. Według danych podanych przez Renkiewicza wynosi on mniej niż 2000 zł. Do obliczeń, tak jak Grzegorz Mackiewicz, przyjęliśmy, że Suwałki mają 70 tysięcy mieszkańców. Sytuacja budżetu jest na tyle dobra, że my możemy zwiększyć, oczywiście nie idziemy w tym kierunku, żeby bez sensownych kredytów nikt nie zamierza tutaj zaciągać, ale mamy olbrzymią zdolność do oczywiście korzystania z kolejnych kredytów. Zadłużenie miasta zostało podane przez pana Mackiewicza jako kwota 220 milionów złotych. Nie wiem, skąd ta się kwota wzięła. Pokażmy dalej, bo szanowni Państwo, to zadłużenie jest inne. 136 milionów złotych to jest zadłużenie na koniec września. W wieloletniej prognozie finansowej na koniec roku i w budżecie miasta na koniec tego roku mamy taki plan, że to zadłużenie ma wynosić 182 miliony złotych. Ma wynosić, ale nie będzie
takiego zadłużenia, bo nie ma potrzeby sięgania po kredyty w sytuacji, kiedy wiemy, że te potrzeby naszego budżetu będą mniejsze. Jeśli do kredytów suwalskiego samorządu dodamy wartość kredytów spółek komunalnych, wartość zadłużenia wzrasta o nieco ponad 25 milionów, wskazał Czesław Rankiewicz. Skąd 220 milionów się wzięło, nie mam tutaj pojęcia. Mogę tylko domyślać się, że do tego planowanego zadłużenia na koniec roku mógł właśnie mój kontrkandydat dodać zadłużenie innych naszych jednostek, ale jak my to zrobiliśmy, to i tak nie wychodzimy na kwotę 220 milionów, tylko znacznie niżej. Po zsumowaniu zobowiązań kredytowych samorządu i spółek komunalnych na głowę mieszkańca przypada 2325 zł kredytu. Jak jednak podkreślił Czesław Rankiewicz, spółki mają osobowość prawną, są odrębnymi od miasta podmiotami. Mackiewicz zarzucił także Rankiewiczowi zablokowanie podwyżek dla pracowników służb komunalnych. Według podanych dziś informacji podwyżki te zostały wprowadzone z dniem 1 kwietnia bieżącego roku. W budżetowych jednostkach samorządowych podwyżki weszły w życie jeszcze wcześniej, 1 stycznia bieżącego roku. Czesław Rankiewicz odniósł się także do informacji ogłoszonej przez Mackiewicza, że jako prezydent miasta nie ma wpływu na budowę dróg wojewódzkich, Via Baltiki i zintegrowanego dworca PKP PKS. Wskazał, że według obecnego stanu prawnego to prezydent miasta jest zarządcą dróg wojewódzkich i krajowych, a w przypadku ich remontu inwestorem jest miasto Suwałki. My nie mamy z państwa środków finansowych na chociażby remont teraz ulicy Utrata, który trzeba wykonać. Będziemy starali się. Zobaczymy, czy dostaniemy, czy nie. Dodał też, że przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania pod drogi krajowe jest zadaniem lokalnego samorządu, z którym inwestor musi konsultować chociażby przebieg trasy. Wskazał też, że miasto ma obowiązek ustawowy zapewnić podróżnym dostęp, na przykład do dworca PKS. My jesteśmy po to, żeby reprezentować interes tego miasta i jego mieszkańców. I ja nie mogę być, no, tak jak powiedziałem, stać tylko z boku i przyglądać się, co inni tutaj robią.